Czy wiesz, jak reanimować swojego psa? Etap pierwszy. Sprawdź czynności życiowe. Przyłóż ucho do pyska swojego zwierzęcia, nasłuchując, czy oddycha, jednocześnie w tym samym czasie sprawdź tętno na tętnicy udowej. Rób to przez 10 sekund. Przez 10 sekund powinieneś usłyszeć 2 oddechy. Etap drugi. Otwórz pysk swojego zwierzęcia i sprawdź, czy nie ma tam żadnych ciał obcych, które zalegają. Etap trzeci. Wykonaj 2 wdechy ratownicze przez nos, jednocześnie obserwując, czy unosi się klatka piersiowa. Etap czwarty. Wykonaj 30 uciśnień klatki piersiowej na 1/3 głębokości tej klatki piersiowej z szybkością 120 ucisków na minutę. Co 4 serie wdechów i ucisków sprawdź czynności życiowe, czy nie wrócił oddech. Zapraszam Cię na bardzo ważne i bezpłatne szkolenie online, jak udzielić psu pierwszej pomocy. Już 3 listopada o godzinie 20. Cześć, jestem Tomek Korbas i jestem certyfikowanym ratownikiem weterynaryjnym. Zapisz się już dziś, to może uratować Twojemu psu życie.